Dzień dobry moi kochani, Porady z Porady. Witam Was bardzo serdecznie. Tych, którzy są nowi na moim kanale po raz pierwszy, ja mam na imię Grażyna, chciałam tylko tak powiadomić. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na zrobienie proteinowych snickersów. Snickersów bez cukru, bez pieczenia, gotowania. No, jedynie co to trzeba uprażyć orzeszki. Oczywiście od razu zaznaczam, bo wiem, że niektórzy są uczuleni na orzeszki ziemne. To nie muszą być koniecznie orzeszki ziemne. To mogą być, robiłam już oczywiście z nerkowcami i robiłam z orzechami włoskimi, więc naprawdę wtedy trzeba tylko troszkę więcej soli dodać, ale jest po prostu super. Obojętnie jakie te orzechy będziecie mieli, to będziecie je musieli po prostu uprażyć, czyli co to znaczy? Sucha patelnia i na suchej patelni po prostu podpiekamy troszeczkę orzeszki i to wszystko. Zapraszam Was bardzo serdecznie. To jest bardzo prosty sposób. Jeżeli siedzicie teraz w domu, dzieciaki Wasze nie chodzą do szkoły, to nie Wam pomogą. Jest rewelacyjne, warto spróbować. Ja naprawdę, wierzcie mi szczerze, robię je co drugi, trzeci dzień i one po prostu znikają natychmiast. Dzisiaj chciałabym Wam również zrobić taką, pokazać taką prostszą wersję, gdzie do blaszki takiej keksówki zrobimy jednego takiego Big Snickersa polonego z wierzchu tylko czekoladą, bo kiedy robiłam te batoniki takie krojone i każdego oddzielnie obtaczałam w czekoladzie, to wiecie co, jest to dużo więcej roboty, chociaż jest to oczywiście do zrobienia, bo robiłam, ale później jest tak tej czekolady dużo, kruszy się. Ja jednak zdecydowanie wolę w takiej postaci takiego Big Snickers proteinowego w keksówce. No cóż, pokażę Wam tą metodę, może Wam przypadnie do gustu, a smaczne jest na pewno. Słuchajcie kochani, zaczynamy od wyłożenia naszej blaszki keksówki papierem takim normalnym, zwykłym do pieczenia. Z jednej strony zrobiłam krócej, z drugiej dłużej, dlatego żeby mogła sobie później w lodówce przykryć to ciasto. I teraz mamy tak, bierzemy patelnię, którą rozgrzewamy i zaczynamy od orzeszków. Prażymy orzeszki, tak żeby one fajnie się zarumieniły, puszczą troszkę oleju i będą bardzo, bardzo smaczne. W tym czasie, kiedy prażą się nasze orzeszki, robimy teraz spód Snickersa. Żeby zrobić spód Snickersa, słuchajcie, potrzebujemy proteiny. Do tego mleko, ja wybrałam migdałowe bez cukru. Do tego są mielone migdały i mąka kokosowa. Ostatnio nie miałam, szczerze mówiąc, mąki kokosowej. To po prostu wilki kokosowe zmieliłam. Ja będę to wszystko robiła w Thermomixie. Dla tych, którzy nie mają Thermomixu, oczywiście możecie robić to po prostu blenderem. I zaczynamy, słuchajcie, od mleka migdałowego. Ja akurat takie mam. Może być naprawdę kokosowe. Obojętnie jakie mleko roślinne, bo ja nie używam po prostu mleka krowiego. Dajemy go w tej chwili 120 ml, to już mam odmierzone. Dobra. Teraz tu są proteiny. Ja wybrałam akurat proteiny, które mam tofi karmel, ale to naprawdę nie musi być tofi karmel. Mogą być zwykłe proteiny, mogą być proteiny waniliowe. Naprawdę ja mam akurat te proteiny różnego rodzaju, bo często robię coś z nich fajnego. Jeżeli macie tylko zwykłe proteiny, takie, które nie są słodkie, to będziecie musieli dodać po prostu syrop z daktyli. Ja akurat mam toffee caramel, bardzo słodki i tego potrzebujemy, tego białka 60 gramów. Wsypuję. Wszystko po prostu ładuję razem. Oczywiście migdały zmielone, jeżeli nie macie, możecie je zmiksować, to też żaden problem. Bierzemy tak, 30 gramów zmielonych migdałów, 30 gramów mąki kokosowej. Świetnie. I tu mam wcześniej namoczone daktyle. 200 gramów namoczonych daktyli w wodzie.
Dlatego, że bardzo czasami się bywa tak, że daktyle są właśnie takie miękkie i fajne, ale czasami bywa tak, że te daktyle są takie naprawdę mocno wysuszone. Ja wolę je wcześniej, tak 2 godziny wcześniej namoczyć. Odlewam wodę i wrzucam do miksera. Oczywiście każdy mikser się, jeden mikser się do tego nadaje, blender się do tego nadaje, obojętnie co. Po prostu chodzi o to, żeby to wszystko się zmieliło, a przede wszystkim te migdały, tak? Bo gdyby nie migdały, przepraszam, tylko daktyle, bo gdyby nie daktyle, to można by było to zrobić ręcznie. A tak musimy użyć miksera. Ja sobie nastawiam Thermomix, tu 15 sekund na 5,5. 15 sekund na 5,5 i robię to 2 razy tak samo, tak? Teraz troszeczkę sobie, zobaczcie, w Thermomix tak ma, że trzeba to po prostu troszeczkę zepchnąć wszystko na dół, bo oczywiście nasze daktyle się oblepiają i tu pozostają. I teraz jeszcze raz 15 sekund na 5,5. Nasz spód sneakersów jest już gotowy. Bierzemy, zobaczcie, to wygląda mniej więcej coś takiego. Gdyby to było za rzadkie, to ciasto Wam wyszło, to dosypcie troszkę mąki kokosowej. No, u mnie akurat wyszło, jak sam raz. I teraz to przerzucamy po prostu do naszej foremki keksowej. O, coś takiego. Tak. Ja sobie założyłam, słuchajcie, teraz rękawiczkę, żeby po prostu to ręką ugnieść. Ale możecie też zrobić tak, że właśnie tym papierem, który jest tutaj dłuższy, przykładamy. No wiem, teraz wszyscy oszczędzają rękawiczki jednorazowe, więc po prostu można zrobić tak. Moi kochani, nasza keksówka i podłoże sneakersa już jest w lodówce, a oczywiście zobaczcie, jak się fajnie uprażyły nasze orzeszki. A teraz robimy górną część karmelową. I tak do naszego miksera, Thermomixu, akurat ja mam Thermomix, dajemy łyżkę oleju kokosowego. Proszę bardzo. Teraz dodajemy 2 łyżki syropu klonowego. Raz i 2. Ja nigdy tego nie żałuję, bo bardzo lubię syrop klonowy. Pycha. Jest bardzo zdrowy. Do tego dodamy sobie tak 10 kropelek ekstraktu. Szczerze mówiąc, ja daję 0,5 pipetki. Jeżeli nie macie, możecie mieć, dać wanilię zmieloną czy jakiś inny aromat, który macie. Ja akurat uważam, że ta wanilia jest po prostu najlepsza. Do tego bierzemy nasze namoczone daktyle. Oczywiście musimy odlać wodę. Dobra, wodę już odlałam. Wrzucam nasze daktyle. O, jeden nam został. Dobra. Teraz przykrywam i muszę to zmiksować. Ja sobie znowu nastawiam na 15 sekund. Będę tak robiła 2 razy na 5,5, po to, żeby powstał nam fantastyczny karmel. Oczywiście w blenderze możecie to zrobić. Możecie to zrobić również w mikserze normalnie. Teraz po prostu z tych brzegów muszę to wszystko ściągnąć na dół. Ok. I tak jak mówiłam, przykrywam ponownie na 15 sekund. Tak. I na 5,5. Teraz rozsmarowuję bardzo fajny karmel na naszym spodzie sneakersa.
I wygląda to w ten sposób. Posypiemy naszymi orzeszkami, które wcześniej uprażyliśmy. Ok. I zobaczcie, co w tej chwili. Spróbuję to rozłożyć równomiernie. Trochę nam się te orzeszki nawet przypiekły zbyt mocno. Przykrywam i leciutko dociskam. Gdzie te orzeszki wchodzą nam fajnie w ten karmel. I odstawiamy ponownie do lodówki na 20 minut. Moi kochani, w tym samym czasie, kiedy nasz Snickers jest w lodówce, możemy sobie zrobić już polewę czekoladową. Polewa czekoladowa będzie się składała z oleju kokosowego, wody, syropu klonowego, kakao i troszeczkę wanilii. Bardzo Was tylko proszę, to wszystko będziemy podgrzewać delikatnie w garnuszku czy w rondelku. Bardzo Was proszę, żebyście nie doprowadzili do wrzenia czy zagotowania, ponieważ ta czekolada później będzie niedobra. Dlatego lekko podgrzewamy tylko, żeby się wszystkie produkty zmieszały i rozpuściły. I tak zaczynamy od 3 łyżek oleju kokosowego. Już mi się zaczyna sam rozpuszczać, bez garnuszka, bez podgrzewania. No, już mi troszkę na dnie zostało, więc mogę to jeszcze wybrać. Do tego będą 3 łyżki syropu klonowego. Jeżeli boicie się, że to będzie za słodkie, możecie dać 2. Ja zawsze daję 3, bo ja naprawdę lubię słodkie. Tu sobie wzięłam 3 łyżki, przepraszam, wody. Od razu sobie wleję. Jak zwykle pół pipetki wanilii. I 3 łyżki kakao. Ja akurat mam już tu odmierzone, więc po prostu wsypuję. Zobaczcie, to należy oczywiście mieszać. I jeszcze raz powtarzam, przypadkiem nie zagotować. Po prostu delikatnie podgrzewamy, żeby to się rozpuściło. No i super. Teraz wyjęłam naszego Snickersa z lodówki. Tu mam czekoladę, którą oczywiście po prostu wylewam na naszego Snickersa. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli nie chce Wam się robić takiej polewy czekoladowej, którą ja robię, to możecie sobie kupić jakąś na przykład wegańską czekoladę. Tu mam akurat 81%. I dlaczego wegańską? No dlatego, że chcę, żeby to było wszystko bez mleka. I można ją też sobie w kąpieli wodnej rozpuścić i polać. Wtedy tego Snickersa jest może mniej roboty, ale no cóż, ja wolę własnej produkcji wszystko. Wydaje mi się, że to są, nie wiem, 1 minuta i wystarczająco, żeby zrobić fajną polewę czekoladową. Moje kochani, upłynęło 20 minut, bo ja dłużej nie wytrzymam. Ale już wszystko jest w porządku. Możemy wyjmować naszego Snickersa. Proszę bardzo. No i zobaczcie sami. Tak wygląda. A jak smakuje, to zaraz Wam powiem, kiedy odkroję sobie kawałek. Ta czekolada, ten karmel, orzeszki i jeszcze można jeść to bezkarnie. Słuchajcie, brzydko mówiąc, niebo w gębie. Radzę Wam, zróbcie sobie coś takiego, naprawdę jest doskonałe. Ja wiem, że ono do jutra pewnie wytrzyma, a domownicy zjedzą je w mig. Słuchajcie, zróbcie sobie takiego Snickersa, bo jest zdrowy i naprawdę warto. A tym bardziej teraz, kiedy jesteście w domu, kiedy macie czas, kiedy Wasze dzieciaki mogą Wam pomóc. No i rewelacja. Radzę tylko oczywiście, żebyście troszkę dłużej potrzymali w lodówce Snickersa, bo zobaczcie,
Mój jest tutaj taki jeszcze troszeczkę miękki, chociaż czekolada już zesztywniała. Mimo wszystko jest rewelacja. Warto zgrzeszyć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie do następnego razu. I oczywiście zostawcie mi w komentarzach, jeżeli Wy macie jakieś fajne pomysły, jeżeli Wy robicie snickersy w jakiś inny sposób niż ja, bo to jest chyba moja trzecia czy czwarta metoda i uważam ją za najlepszą. Nie ma tak dużo czekolady, a smakuje również fantastycznie. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Cześć, ja zabieram się za jedzenie.